Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek moich zmagań na Welcome to Fastbroom. Mamy godzinę 18:35 i myślę, że dzisiejszy odcinek zaczniemy od zebrania, zawiezienia tak naprawdę wełny z naszej owczarni do fabryki tekstyliów. Dość sporo udało nam się wyprodukować. Już tak naprawdę dzisiaj nie rozpoczniemy żadnych prac polowych. Jest godzina 18:35. Zrobimy kilka prac tutaj na farmie, bo mamy ich kilka i zajmiemy się tak naprawdę chyba przejściem na kolejny dzień. Jak widzicie, dość sporo udało mi się zebrać tej wełny, wyprodukować. Zawieziemy ją do fabryki tekstyliów. Zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania dzwoneczków. Za wszystkie z góry bardzo dziękuję. Zapraszam do komentowania, do zamieszczania swoich uwag, propozycji, zmian, etc., etc., co wam przyjdzie do głowy. Również zapraszam na moją rozgrywkę w grze na mapie tak naprawdę PW Conti. Jak we wszystkich moich mapach, zawsze coś ciekawego na nich znajdziecie. Na PW Conti też kończymy dzień. W poprzednim odcinku tak naprawdę uzupełnialiśmy budynki produkcyjne. Myślę, że kolejny będzie poświęcony podobnej problematyce. Tu również rozpoczniemy, jakby to powiedzieć, uzupełnianie budynków. Również będziemy musieli przewieźć kilka produktów do innych budynków produkcyjnych, więc tak naprawdę prace będą czysto gospodarcze. Trzeba zejść, poprawić. Okej, wsiadamy. I tak jak w każdym odcinku i również i w tym, przywieziemy parę krów do naszego gospodarstwa, pouzupełniamy, sprawdzimy jeszcze, ile udało nam się wyprodukować tekstyliów. Jest godzina 18:39. Prowadziłem kilka zmian na gospodarstwie, mianowicie oświetliłem trochę lampami. Na razie tak na próbę, zobaczę później, czy jakieś lampy nie pousuwam, ale na obecną chwilkę tak na oko je postawiłem, w miarę żeby było jasno. Nie wiem, czy nie będzie za jasno, ale wiecie, to jest rzecz, którą można zmienić. Te dwie bele zostawię, poczekam, aż pojawi się więcej. Ok.
i ruszamy naszym kamazem po krowy. Tak jak w każdym odcinku, dwa transporty krów. W poprzednim odcinku przywieźliśmy krowy mleczne, więc tutaj zobaczymy, jaka jest kolejne. Nie wiem, czy to już będą indyjskie, czy bardziej hinduskie. A mam nadzieję, że osoby, które oglądają mnie w Indiach, wybaczą moją gafę albo sprostują, która forma jest bardziej poprawna. Mamy dzisiaj 8, przepraszam, 9. Naprawdę wielkimi krokami zbliża się premiera Farminga 22. No, powiem szczerze, gorąco ją wyczekuję jako fan Farminga. Sprawdźmy, jakie my mamy tam krówki. Holsztyny. Limuzyn. Ashir. No dobrze. Sprawdźmy, jakie są następne. Czyli te dwie pierwsze mamy. A Salersy musimy kupić. No to kupujemy Salersy. Czyli jest to pewnie opcja mięsna. Tak, dokładnie. Ok, potwierdzamy C. I jedziemy nasze krowy zawieźć. Jeszcze tylko sprawdzę, czy są. Są. Dobra. Tak jak wspomniałem wcześniej, w poprzednich odcinkach nie wyścieliłem obory jeszcze słomą. Czekam tak naprawdę na uzbieranie odpowiedniej liczby obornika, znaczy przepraszam, gnojówki. I jeżeli już zbiorę tą gnojówkę, bo tam chyba potrzebuję 250 tysięcy, wywiozę ją do sadów, uzupełnię i wtedy chyba wyścielę obory słomą. Jeszcze muszę sprawdzić, czy tej gnojówki nie będę potrzebował do innych budynków produkcyjnych. Ale do sadów też potrzebuję obornika, więc no chyba tak naprawdę nie będę już czekał i patrzał na inne budynki produkcyjne, tylko po prostu szybko tak naprawdę zacznę produkcję obornika. Okej. Przenosimy. No te krowy, widzę, że są droższe, bo kosztują prawie 8700. Widzę, że od olsztynów są dużo tańsze. Potwierdź. Robimy małą nawrotkę.
Jednak powiem wam, że w nocy jednak widać, jak pojawiają się kratki. Jednak grafika nie zadąża za cieniami, więc mamy tutaj od czasu do czasu małe zakłócenia, jeżeli chodzi o kwestie płynności obrazu. No ale i czasami też tak bywa. Zauważyłem, że pojawia się coraz więcej różnego rodzaju artykułów dotyczących nowego farminga. Oglądam je od czasu do czasu. Zapowiada się naprawdę bardzo fajna gra. Mam nadzieję, że też moderzy w miarę szybko zaczną tworzyć swoje mody dla Farminga 22. Okej. Dobrze. I teraz dokładnie tą krowę. I jak widzicie, tu mamy brahman. Różnego rodzaju brahmany. Połowę jasne, białe, rude. No ale w następnym odcinku już też będziemy pobierać jeszcze nasze holsztyny. Krówki są, są. Wsiadamy w samochód i ruszamy. Ale tam jadę po samochodzie. Ładnie go ściąłem. Ale niestety nie zauważyłem. Więc niech mi wybaczy ów kierowca. Zrobiłem to nieświadomie. Ha, przykro. Jak czasem bywa. Ale tutaj rajdy. Na szczęście, tak jak wspominałem wam wcześniej, mapa nie jest duża, więc tak naprawdę budynki pozycyjne nie są jakoś znacząco oddalone. Nie potrzebujemy tutaj samochodów o nie wiadomo jakiej prędkości. Dobrze. Przeniesiemy, bo już mamy prawie 700 sztuk, więc no, coraz więcej krówek. Dobrze. Jednak te pastwiska są bardzo duże, bo mają prawie 2000 sztuk pojemności. Ale ja nie zamierzam uzupełniać tutaj wszystkiego na maksa. Poczekam, aż krowy zaczną mi się rodzić. Starsze zacznę sprzedawać. Część pójdzie na mięso. Zobaczymy, jakie krzyżówki tutaj powstaną. Dobrze. Możemy odstawić naszego Kamaza. I co?
Ruszamy do naszej waltry. Ciutkę przyspieszymy. W pierwszej kolejności zakupimy trawę. Sprawdźmy limit. Jest 500 tysięcy, ok. Czyli trawka. Dobrze. Przesiądźmy się do naszej cysterny. Rozwozimy troszkę naszą wodę. Woda uzupełniona w oborze w 100%. Jeszcze podjedziemy tutaj do naszej owczarni. Owczarnia też uzupełniona. Jeszcze troszkę trawki. Sprawdźmy, jak wyglądamy z naszą gnojówką. A, 100 tysięcy gnojówki już mamy. Wodę mamy uzupełnioną, trawkę zawieziemy, trawkę potrzebujemy jeszcze tutaj do owczarni. Dobrze. Czyli nie najgorzej. Jak widzicie, o, 400 tysięcy. Dobrze. Poczekamy sobie na uzupełnienie. Naszej trawki.
i zawieziemy do owczarni. Umyjemy. Jeszcze wejdziemy na Global Company. Sprawdzimy, jak wygląda tutaj produkcja. Otwórz paliwo. No, zostało tylko 25% rzepaku, 207 kompostu, 170 tysięcy paliwka, nie najgorzej. Co my tu jeszcze mamy? Fabryka tekstyliów. 6%, 18%. Wstecz. Jeszcze będziemy musieli sprawdzić. Wiórów. Bo Arts 43 000 i Empty Palet 71 000. No, całkiem. Wióry znowu tutaj rzucimy. O, już mamy. I co? Jedziemy zawieźć do owczarni najpierw. Teraz zawieziemy do naszej obory trawkę. Teraz będzie ciutkę głośniej, bo podjeżdżamy do silosu, w którym produkujemy kiszonkę. Niestety tu jest zawsze dużo. I trawkę zawieziemy jeszcze do kolejnego silosu, w którym produkujemy tym razem kiszonkę i siano. Stąd zabierzemy jeszcze trawkę, rzucimy, zabierzemy kiszonkę, czy może sianko. Sianko. Sprawdzimy. No widzicie, siano będzie nam też potrzebne do krów, a resztę rzucimy. Mamy do silosu, w którym produkujemy karmę dla krów, tak zwany TMR.
I zabieramy temer. O, sporo udało nam się wyprodukować. Wsiądziemy do naszego małutkiego Mercedesa. Powiem wam tak, w farmingu ten Mercedes wydaje się malutki, ale widziałem go na żywo i powiem wam, to jest naprawdę duży samochód. Naprawdę duży samochód i byłem naprawdę zaskoczony, że jest tak duży. Ja myślałem, że to jest malutki samochodzik, a to jest konkretny samochód. Naprawdę konkretny. Zobaczymy, podjedziemy tutaj pod naszą oborę. Okej. Bardzo ładnie. Przebiegniemy się. Jeszcze tutaj będę musiał coś zobaczyć, bo ciągle czekam za otwarciem. Tak się zastanawiam, czy nie ma gdzieś jakiegoś przycisku, co spowoduje, że non-stop będzie to otwarte. I nie będzie się to zamykać. Bo nie ukrywam, jest to malutki kłopocik. O, widzę, że temer został załadowany. Zawieziemy go do obory. I jak widzicie, oprócz słomy mamy wszystko. O, chyba udało mi się zrobić, żeby już nie zamykają się drzwi od. Naszego silosu. Jeszcze jedno podejście. Teraz jeszcze do jednego silosu pojedziemy, zabierzemy stamtąd kiszonkę. I wrzucimy wszystko tak naprawdę do silosu, w którym produkujemy karmę dla krów, czyli TMR. Na razie nie jeździmy do biogazowni.
jeszcze się nasza kiszonka mieści. Dobra. Tu już mamy wszystko zabrane. To co? Ruszamy do naszej zakładu. Ruszamy do zakładu, no, do rafinerii. Zabierzemy. Zabierzemy wyprodukowany kompost. Będę musiał zobaczyć, gdzie go zrzucę. Jeszcze widzę, że są małe problemy, bo gra się zacina. Próbowałem to poprawić, bo w poprzednim odcinku zauważyłem, że tak jest mały problem, że jeszcze nie udało mi się wszystkiego ustawić tak, jak było to ustawione wcześniej. No ale i tak wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Dobrze, możemy jechać. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania dzwoneczków. Są one mi potrzebne i za wszystkie bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam do komentowania, zamieszczania swoich uwag. Również też zapraszam na moje zmagania na PW Conti. Oraz zapraszam na mój nowy, tak naprawdę, nową serię związaną z modami, które wykorzystuję w moich rozgrywkach. Przedstawiam je trochę bliżej i przekonuję Was poniekąd, po co z nich korzystam. Mam nadzieję, że forma przedstawienia jest dla Was akceptowalna. I będę wdzięczny za uwagi, za jakieś tam swoje komentarze, bo no ja z tych modów korzystam, uważam, że są to jedne z lepszych modów, które warto mieć, które ułatwiają pracę znacząco, tak naprawdę. Okej. Jak widzicie, mamy dość sporo kompostu. Teraz jeszcze wejdziemy na Global Company. Sprawdzimy nasz sad. Wody mamy na maksa. Kompost możemy jeszcze dowieść. Będziemy mieli 100% kompostu. OK. I teraz jeszcze. Aha, tutaj tego rodzaju otwórz. A tutaj tego rodzaju silosy. No, jest to ważne, ponieważ muszę gdzieś poumieszczać. Jeszcze sprawdzę tutaj. A kompost też mogę umieścić prawie milion, więc będę miał gdzie zmieścić ten kompost. Nie ukrywam, że szkoda, że na tej fabryce nie ma tak naprawdę
informacji, bo też nie widzę licznika po tej stronie, ile mamy zapasów i nie tylko paliwa, ale też kompostu. Widzimy go dopiero na samym początku, gdy rozpoczynamy proces napełnienia. Też poniekąd zaczynam myśleć o stworzeniu kolejnej serii. Nie ukrywam, że z pewnością nabędę pojemnika 22 i rozpocznę nową serię związaną właśnie z farmingiem 22, z pokazywaniem, jak on wygląda, jego mocne, słabe strony. Pewnie będą nowe mapy, więc też chciałbym pokazać, jak wygląda rozgrywka w nowym farmingiem 22. Tym bardziej, że jest on poszerzony o kilka łańcuchów produkcyjnych, że to nie tylko wiąże się z wyhodowaniem zboża, ale też produkcją, piekarnictwem czy zaawansowanym mleczarstwem. Nie wiem, jak wygląda kwestia produkcji mięsa, ale wydaje mi się, że no, namiastkę produkcji w końcu uzyskamy w naszym farmingu. Cieszę się one ogromnym, bo widzę naprawdę ogromnym zainteresowaniem, bo widzę to po mapach. Bardzo wielu graczy gra w mapy, gdzie są zakłady produkcyjne. No, chyba wydaje mi się, że jak sprawdzam po ilości pobranych map, to PW County jest chyba jedną z najbardziej pobieranych map, ponieważ jest to mapa przede wszystkim produkcyjna, gdzie się stawia budynki produkcyjne, zakupuje się budynki produkcyjne i tak jak też wielokrotnie zauważyliście, no, wielu graczy ściąga tę mapę i wielu graczy utrzymuje się w takich grach, zbyt długo, bo jednak, no, nie ukrywajmy, to są gry, w których się bardzo, bardzo długo gra. Dobrze. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się tutaj rzucić. No nie. Muszę tu się troszeczkę inaczej ustawić. Okej. Okay. Resztę kompostu wrzucimy. Resztę kompostu wrzucimy do silosu, który jest na głównej mapie, znaczy w gospodarstwie. A jednak się zamknęło. Czyli nie udało mi się otworzyć. Kompost zrzucony. Tak naprawdę to chyba wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze korzystanie z Waltry.
CRTG. Sprawdzę jeszcze tutaj Food Production. Empty palec będziemy potrzebować. Empty palec, dobrze. Empty palec. To pobujamy się po nasze palety. Dobrze. To pojedziemy po nasze palety. O, dość sporo udało nam się tych palet wyprodukować. Więc no, będziemy troszkę ich mieć. Zawieziemy te palety do naszego sadu. Teraz jeszcze muszę sprawdzić drogę. Wszelki wypadek. Dokładnie. Za stacją będziemy musieli skręcić. Tak jest. Może tak pojedziemy, żebyście mogli obejrzeć mapę. Tak wygląda Welcome to Fesbrum wieczorem, późnym wieczorem. Bardzo ładnie. Naprawdę twórca tej mapy postarał się, proszę zobaczyć. Bardzo ładna kaskada. Myślę, że no, jest to bardzo śliczna mapa. Nie będę ukrywał, ale jest to naprawdę przemyślana, piękna mapa z naprawdę no, wartymi szczegółami, którymi warto się zatrzymać, obejrzeć, bo jednak powiem, naprawdę fajnie to wygląda. Dobrze, dojeżdżamy tutaj do naszego miejsca, w którym produkujemy. I jak widzicie, produkujemy nasze palety i tutaj będziemy musieli R i empty palec maksimum wydaj, 15. Jak widzicie, jeszcze jedno mogę odebrać. No, nie mogę. Dobra. Czyli palety mamy. Jak widzicie, tak wygląda budynek
gdzie produkujemy nasze palety. Widzieliście go wcześniej. I co? Zawieziemy nasze palety do sadu. Teraz będziemy oglądać panoramę Welcome to Felsbrum zjeżdżając z góry. Nie wiem, ile tu się da ładnie zobaczyć, ale myślę, że widoki też mogą być ładne. Powinniśmy widzieć zachód słońca. Specjalnie nie wsiadam do samochodu, żeby wam pokazać mniej więcej, jak wygląda świat Welcome to Felsbrum wieczorem. No, nie wiem, czy tutaj za bardzo nie przesadziłem z ilością światła, ale tak jak już mówiłem, można to skorygować. Myślę, że w kolejnym odcinku z pewnością to zrobimy. Okej. Palety. Wyładujemy je tyłem. No, troszkę udało się tutaj tych palet przywieźć.
Dobrze. Paletki się poukładają. Forda chyba odstawię tutaj w miejscu, gdzie produkuje się wełna, bo myślę, że jeszcze dzisiaj tą wełnę odstawimy. Może w następnym odcinku, też sporo też udało nam się zebrać tej wełny. A może tu zabierzemy. No jak widzicie, strasznie, strasznie tutaj laguje. Jednak muszę tutaj coś pomyśleć i coś zrobić z tym światłem, bo jednak będę musiał tutaj to pozmieniać. Nie wiem, czy nie zainstalować innego rodzaju latarnie. Muszę zobaczyć, czy ten problem jest tutaj na innych budynkach, ale wydaje mi się, że nie. I że to jest efekt właśnie. No, widzicie, nie ma to takiego problemu. Że jednak będę musiał zainstalować tutaj innego rodzaju latarnie. Ale to nie jest problem. Dobrze. O, jak widzicie, tutaj nigdzie takiego problemu nie ma. Dopiero problem z jakością obrazu pojawia się tak naprawdę przy centralnej farmie. Więc o właśnie, teraz zaczyna się dostrzegać ów problem. Czyli jest, jakby tu powiedzieć, zbyt dużo światła. Okej. To tutaj polecimy sobie do naszego Mercedesa i zabierzemy nojóweczka. O, jak widzicie, mamy TMR. Tutaj mamy trochę kompostu. Widzicie, start. No dobrze. To zawieziemy teraz gnojóweczkę do naszego sadu. Pojedziemy również po paliwo.
Dobrze. Gnojóweczkę ładnie zawieźliśmy. Ale na razie nie ruszamy. Dobrze. I ruszamy. Do rafinerii. No to jest bardzo szybki pojazd, ale jest też bardzo wywrotny, więc trzeba niestety uważać na tych drogach, żeby, jakby to powiedzieć, nie przeholować z prędkością. Myślę, że jak już zawieziemy to paliwko, to już chyba będziemy mieli na dzisiaj chyba wszystko, co mogliśmy zrobić. O, jak ładnie. Enter. Jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania dzwoneczków. Za wszystkie naprawdę bardzo dziękuję i jeszcze raz wielkie dzięki. Zapraszam też na moją farmę, na Welcome, na, przepraszam, PW Conti oraz też Welcome to Fesbrum, a także na nową serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w swoich rozgrywkach. Serdecznie również zapraszam. Naprzemiennie, codziennie o godzinie od 18 jest premiera. Jedynie Mods for You jest premiera o godzinie 17. Myślę, że niebawem też ruszę ze swoimi filmikami z farminga 22. Mamy 9 do 22. Jest już niedaleko. Myślę, że pierwsze filmiki będą gdzieś tak w okolicach 24. Jednak nagrywam to w 4K, więc tak naprawdę długo czasu zajmuje konwersja filmu na YouTubie. Ale uważam, że jednak jakość jest ważna i tak naprawdę poznajemy szczegóły odpowiednich budynków, szczegóły maszyn. Dużo fajniej, dużo lepiej to widać. Rozumiem, że nie wszyscy mają odbiorniki, ale tak naprawdę dziś ich nie mają, jutro mogą już je mieć. Więc też inaczej będzie to wyglądało. Nie zamierzam rezygnować z prezentacji odcinków na PW Conti, czy też Welcome to Fesbrum na Farmingu 19. No, chyba że te mapy pojawią się Farmingu 22, to myślę, że wypadałoby już przeskoczyć na nowego farminga, ale do momentu, w którym te mapy się nie pojawią, będę jeszcze rozgrywał dalej i nagrywał filmy właśnie tutaj, jeżeli chodzi o PW Conti i Welcome to Fesbrum. Myślę, że jak patrzymy na te mapy, to widzimy naprawdę, że są one bardzo ładne. Naprawdę bardzo ładne i warto tutaj trochę więcej czasu poświęcić. Zaraz zobaczymy, czy uda mi się wszystko zrzucić tutaj do
punktu, w którym będę tankował pojazdy. Czy nie będę musiał sprzedać trochę tego paliwka, ale się przekonamy. O, jak widzicie, no tu wystąpił już problem. No, jak widzicie, musimy sprzedać, ale myślę, że zrobimy to już w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejny i pozdrawiam Was, Shadow R. Trzymajcie się, cześć.